Starówki, a to jest co? Tu jest. To jest jakość. Nie widział, ale czujne bardzo straszne, który grób spalił. Zajcie, wszyscy mają już malutki, a więc tak. Czy mają ci cele? W momencie, gdy napijesz się eliksiru miłości, zakochasz się w pierwszej napotkanej osobie, bo ci przeciwny. Tak. Masz opakowa jeszcze na mocy. Biorę na ciebie. Wybierają mokę, nie chcę mówić. Poczekaj, bo pan zaraz... O Jezu! Dla mediów elektronicznych. Dla mediów elektronicznych. On tutaj skarbu pilnował, który w skrzyni zamknięty został. Do skarbu kłódka prowadziła. Trzeba było go otworzyć. Książę Janusz pęk kluczy rzucił pod nogi i powiedział: była Mazowiecka Izba Gospodarcza. Proszę o jakiś radosny okrzyk swój. Brawa dla zwycięstwa! To jest hasło nasze. Jakie hasło nasze? Przypomnij nasze hasło. To właśnie to był zespół, który miał hasło i wierszyk. My z niego wierszyk wyścigu. To w tym oto pojemniku. Super. Tutaj był skarb, który książę Janusz zgromadził przed wiekami. I do którego tak trudna droga prowadziła, że niektórzy musieli w pław przez Łydynię przechodzić. I czarnego psa musieli pokrywać. Wiem, że okraszone wieloma łzami, bo naprawdę tutaj tu się rozgrywało o sekundy to wszystko. Tutaj ja byłem świadkiem tego i pamiętam, jak to było, jak tutaj państwo z Mazowieckiej Izby Gospodarczej nerwowo próbowali ruchy wykonać, a tutaj już stali wolontariusze nad nimi i zaczynali zastanawiać się, czy się uda, czy nie. To był wyścig, naprawdę. Kto pierwszy tą damę, czy tam tego króla postawi. Także ja mam wrażenie, że wygrało doświadczenie, co nie jest powiedziane, że następnym razem to się nie odwróci, ale wielkie brawa dla wolontariuszy. Na trzecim miejscu plasowała się grupa nauczycieli. Brawa dla nauczycieli. Oni troszeczkę się oddalili od nas, ale to nie znaczy, że ja nie podejdę z mikrofonem. Nie. Jeszcze rok szkolny się nie zaczął. Jeszcze nauczycieli można pomęczyć, potem nauczyciele będą męczyć. Jeszcze prosiłem, chyba nie pytałem obrażenia. Jakie wolę proszę zacząć? Nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół nr 2. Wrażenia wspaniałe. No szkoda, że nie wygraliśmy. Miejmy nadzieję, że za rok się... To jest papierem, nie na co dzień, tylko od święta. Dziękuję bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, czyli jeszcze się okazuje, że papier się do czegoś przyda. Proszę powiedzieć, jak się rywalizowało, co było najtrudniejsze, co zostawiło najwięcej emocji, wywołało, co najlepsze wrażenia zostawiło? Najtrudniej było nie dać się złym opowiedziom, które co chwilę gdzieś dostawaliśmy. A, to na mieście pójdę podpowiedzi. A, proszę, czyli gra zaczęła żyć swoim własnym życiem i wszyscy pomagali. A zadań, które było najtrudniejsze? Zadania były do przejścia, tak powiedzmy, aczkolwiek nie przeszliśmy przez rzekę, przeszliśmy suchą nogą przez rzekę. O. Czyli zaszliście krzyżaka od tyłu, tak jak trzeba. Tak jak trzeba, zgodnie z małą. Ja tutaj sam widziałem, że z jednym zadaniem mieliście problem. Jak? Chyba z tym szukaniem tych stawów nad Łydynią, bo pamiętam, że najpierw was tam poniosło w lewą stronę. Aha, rozumiem. Rozumiem, czyli po prostu dla towarzystwa. Czyli daliście po prostu innym wygrać.